Jak państwo stosunkują się do ostatnio takiej głośnej sprawy w mediach finansowania obecnych, a wtedy jeszcze przyszłych działaczy Platformy Obywatelskiej? Dowiedzieliśmy się z mediów i od byłych działaczy Kongresu Liberalno-Demokratycznego, że ta partia, która była prekursorką Platformy Obywatelskiej, otrzymywała na początku lat 90. spore pieniądze, wsparcie, również jej poszczególni działacze, m.in. Donald Tusk, pieniądze od polityków niemieckich. Ta sprawa musi być wyjaśniona. Ja nie wiem, czy tak było, czy Piskorski nie konfabuluje, ale to jest człowiek, który miał największą wiedzę, bo był wtedy sekretarzem generalnym tej partii, a jednocześnie jest absolutnie pewny i jest gotów przed sądem bądź komisją sejmową przedstawić dowody. Mówi o tym absolutnie spokojnie w mediach występując. Jeżeli by tak było, to kładzie się wyjątkowym cieniem na funkcjonowaniu Platformy, a przede wszystkim samego Donalda Tuska i jego najbliższego otoczenia. My domagamy się, żeby ta sprawa była wyjaśniona. Nie wiem, w jaki sposób, gdyby było zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, to powinna tym się zająć prokuratura, powinny te sprawy być przedmiotem analizy, może prokurator generalny powinien się sprawą zająć, ponieważ nawet w świetle dość siermiężnego prawa o finansowaniu partii politycznych z lat 90. to nawet finansowanie z zagranicy wtedy było absolutnie zabronione. Natomiast jest dziwna sytuacja. Premier obraża Piskorskiego, oskarżając go, że jest kłamcą, że on go wyrzucił kiedyś z Platformy, sugerując, że jest człowiekiem niehonorowym, łajdakiem, który oczernia, ale kiedy może skorzystać z bardzo prostego mechanizmu, jakie daje kampania wyborcza, czyli zgłoszenia do sądu w trybie wyborczym, i sąd 24 godziny ma na to, by rozstrzygnąć, czy ten człowiek kłamie, czy ma dokumenty potwierdzające jego tezę. Premier z tego nie chce skorzystać, prawdopodobnie mając domniemanie, że rzeczywiście Piskorski nie strzela z kapiszonów, tylko mówi o rzeczach, o których wie. Jeżeli nie premier, to może inni działacze KLD, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, tacy jak Michał Boni, jak Janusz Lewandowski, obecny komisarz, może ci powinni zaskarżyć Piskorskiego. Ja pamiętam początek lat 90., gdzie różne partie, również nasza część solidarnościowa, wtedy reprezentowana przez różne małe partyjki, próbowały na rynku prowadzić kampanie wyborcze. One były zawsze siermiężne, biedne, chude, marne, gdzieś tam ulotki na czarno-białej kopiarce. To wtedy kampania wyborcza Kongresu Liberalno-Demokratycznego odróżniała się, nie była ziemia. Były kolorowe, piękne, na znakomitym papierze, materiały wyborcze, spoty, audycje i tak dalej, i tak dalej. No zachodzi pytanie, skąd oni wtedy mieli na to pieniądze. To trzeba wyjaśnić.